Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do Was z recenzją książki, która na pewno znajdzie się na liście najlepszych książek tego roku. A to dlatego, że słuchajcie, jest to książka, która niesamowicie mnie zaintrygowała, która według mnie jest książką mega intrygującą, innowacyjną na polskim rynku wydawniczym, ale nie tylko, na rynku ogólnoświatowym, która zaskakuje w swojej formie, języku, stylu, fabule. No, słuchajcie, pod każdym względem. I teraz o jakiej książce mowa? Słuchajcie, jest to Ten Głód, Chelsen G. Summers, książka wydana przez wydawnictwo Mowa, zresztą słuchajcie, w takim fajnej, twardej oprawie, więc bardzo ładne wydanie. Okładka też widzicie, mega intrygująca, więc już sama okładka tak przyciąga. Ale dlaczego powiedziałam, że to jest właśnie taka mega, mega intrygująca książka i dlaczego uważam, że będzie to jedna z najlepszych. Słuchajcie, po pierwsze jest ona napisana niesamowitym stylem, takim jednocześnie wysublimowanym, a z drugiej takim obrzydliwym. Więc słuchajcie, połączenie obrzydliwości, wysublimowania, niezłe połączenie, nie? Z drugiej strony mamy tutaj świetną jakby konstrukcję całej powieści, ponieważ tu poznajemy od początku naszą bohaterkę i te jakby jej zbrodnie. Ona jakby od początku się chwali tym, bo poznajemy ją już, jakby dostała wyrok dożywocia i postanawia spisać swoją biografię, swoje życie. To, co mi się kolejna rzecz podoba, to słuchajcie, nie spotkałam się do tej pory z połączeniem takim naprawdę, naprawdę świetnym, że krytyk kulinarny i podawanie wielu naprawdę niesamowitych przepisów kulinarnych, potraw, które są, że tak powiem, tylko dla takich delikatnych podniebień i dla tych osób, które naprawdę mają wyćwiczony ten zmysł smaku z morderstwami i psychopatycznym umysłem. Więc samo to, że to jest właśnie taki thriller kulinarny, ale który łączy w sobie coś, gdzie będziecie mieli takie dysonanse poznawcze. Z jednej strony będziecie chcieli smakować te potrawy, o których ona tu opisuje, bo jest krytykiem kulinarnym i tak zarabia na życie, a z drugiej strony też czasami tworzy potrawy ze swoich ofiar, słuchajcie, ale to nie są takie zwykłe potrawy, tylko też takie oparte na przepisach z wyższej półki takich szefów kuchni i ona też opisuje, jak te potrawy przyrządza i jak one smakują. I teraz, wiecie, będziecie mieli znowu taki dysonans poznawczy, takiej obrzydliwości, a z drugiej strony takiego może chęci zasmakowania czegoś wyjątkowego. Z jednej strony Was będzie odrzucać od tej powieści, a z drugiej przyciągać. I tu są takie, cały czas w tej powieści są takie dysonanse, takie nie tylko biało-czarne, ale myślę, że tu ciężko powiedzieć, że to jest biało-czarne. Tu właśnie będzie coś takiego po środku, więc tym bardziej ona intryguje, ona hipnotyzuje. I tak jak mówię, jest napisana w niesamowicie taki elokwentny sposób, taki w niesamowicie wysublimowany, taki perfekcyjny. Słuchajcie, tutaj każde słowo jest niesamowicie
wpasowane tutaj w każdy rozdział, w każde zdanie i ono nadaje mu sens. Więc jeśli szukacie takiej książki nieszablonowej, niestandardowej, czegoś intrygującego, no to Wam tu polecam Ten Good. A na koniec to Wam tylko przytoczę jeden z cytatów, czyli jak o sobie mówi bohaterka. Jestem monarchem wśród psychopatów, dużym, pięknym, rudym motylem, który macha skrzydłami, kiedy się posila. Jestem gatunkiem rzadkim, zasekwestrowanym w tym nieskończenie szarym zakładzie karnym, gatunkiem zagrożonym. Widzicie? I powiem Wam tutaj, w każdym zdaniu znajdziecie słowa, które myślę, że będziecie musieli wyszukiwać ich znaczeń w języku polskim. Mnóstwo jest takich wyrazów i to zmusza też, słuchajcie, do myślenia. Jeszcze na koniec, o teraz mi się przypomniało, że to, co jest takiego wyjątkowego w tej książce i to, co dlaczego ona też może być taka intrygująca, to, że bohaterka rzuca nam wyzwania, no oczywiście poprzez autorkę, i stawia nas w kontrowersyjnych sytuacjach, albo właśnie mówi: a jak ty byś się zachował? A nie mów mi, że taki nie jesteś, a nie mów mi, żebyś nie chciał posmakować, albo że nie przychodziło ci przez myśl, albo że nie śniłeś. I prowokuje nas, tak? Trochę jak czasami, jak taki diabeł kusi nas do pewnych myśli, do zastanowienia się nad dylematami jakimiś moralnymi, społecznymi, i chyba dlatego jest taka intrygująca. Więc gorąco Wam polecam, nawet żeby poznać więcej słów z języka polskiego. Naprawdę świetna, świetna literatura. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.